ze ściśniętym sercem w noc. Dziennik Górnośląskiego Żołnierza Wielkiej Wojny 1915-1918. Jest to historia prawdziwa, a wszystkie jej wspomnienia zostały spisane przez Alberta Adamskiego podczas I wojny światowej. Ciąg dalszy części drugiej. Na froncie w Belgii i we Francji. 27 maja 1915. Niewiele się wydarzyło. Po przybyciu do Angres zameldowałem się w dowództwie kompanii i przez cały dzień mogłem odpoczywać w znanej mi piwnicy. Dostałem puszkę mięsa i kawę z chlebem. W południe zbiórka. Trzy grupy pod dowództwem porucznika Villa mają zanieść amunicję na front. Wariackie rozkazy. Teraz przy tak dobrej widoczności to przecież samobójstwo. I rzeczywiście, jedno trafienie pomiędzy trzy grupy. Porucznik Will i czterech muszkieterów martwych, a wielu ciężko rannych. Wieczorem posłano 20 ludzi z granatami ręcznymi naprzód, by szturmowali tak zwany Lasek Marokańczyków. Nie brałem w tym udziału. Dano mi spokój. To znaczy całemu trzeciemu plutonowi, albo ściślej temu, co z niego zostało. Angres, 28 maja 1915. Dzisiaj wolne. Na ile się da, piorę moją bieliznę, a koszulę nawet wygotowałem. Mam nadzieję, że przynajmniej częściowo pozbędę się tych wstrętnych wszy. Po południu czyszczenie karabinów z kontrolą przez dowódcę drużyny. Trafiłem dzisiaj do drużyny Krista. Między samych Badeńczyków i Brandenburczyków. I jako jedyny Górnoślązak muszę znosić mnóstwo ironicznych słów i lekceważących gestów ze strony tych niby niemieckich zarozumialców, którzy nie potrafią nawet poprawnie mówić po niemiecku. 29 maja 1915. Wszystko jest tak jak wczoraj, tyle że zapowiedzieli alarm, co oznacza, że nikt nie może odchodzić, a ekwipunek szturmowy musi być przygotowany i stale pod ręką. Z przodu znowu ciężkie powietrze. Wreszcie możemy pozostać na noc w Angres. Liewa, 29 maja 1915. Rankiem po dobrze przespanej nocy padł rozkaz. Zbiórka do marszu polowego! Kompania maszeruje do następnej wioski na wschodzie, łączącej się właściwie z Angres. Po kwadransie już jestem w kwaterze. To pusty dom bez szyb w oknach, bez mebli, ale w ogóle nam to nie przeszkadza. Wnet załatwione są też materace, aczkolwiek zawszone, a okolica przeczesana w poszukiwaniu mebli. Przyszła pierwsza poczta z rodzinnych stron. Ja też dostałem dużo korespondencji. Rozdzielane są prezenty, cygara, czekolada i tak dalej, co pokazuje, że jeszcze pamiętają o nas w starej ojczyźnie. Wyżywienie w kuchni jest smaczne i obfite. Do tego można kupić dobre i bardzo tanie wino. W ramach służby nakazano nam repetowanie rzeczy i broni, bez apelu i bez podania ram czasowych. Kto szybko skończy i przedstawi dowódcy drużyny wyniki pracy, może iść do wsi. Levant to spora miejscowość z parkiem i pałacem. W okolicy znajduje się też sporo kopalń. Strzelają tu mało, tylko wylot wsi w stronę Angres bywa często ostrzeliwany szrapnelami. W tutejszej łaźni możemy wziąć błogą kąpiel parową, dzięki czemu czuję się wspaniale. Gdyby tylko nie było wszy. 31 maja 1915. Cały dzień siedzimy w Livan. Nie musimy odbywać żadnej służby, tyle że nie wolno nam oddalać się od kwater, bo znów ogłoszono stan alarmowy. Wieczorem kompania ruszyła z ekwipunkiem szturmowym i wielkim sprzętem szańcowym. Długie szpadle, ciężkie kilofy, drewniane ramy. Każdy dostał w Angres po sztuce. Na pozycję 5/4, drugi okop, gdzie mają powstać schrony. Miałem pecha i pośród innych ludzi dostałem do pomocy pewnego chłopaka, świeżo przybyłego z Berlina i chorobliwie lękliwego.
Facet przyjechał dopiero wczoraj z resztą świeżych rezerw i zachowuje się rzeczywiście jak obłąkany. Mój Boże, oni strzelają! Mój Boże, wszyscy zginiemy! O Boże, co za huk! I tak na okrągło. Przy tym naprawdę nie jest tu niebezpiecznie, bo strzały padają milę od nas. Na początku go wyśmiewaliśmy, chcieliśmy mu wszystko objaśnić i go uspokoić, ale on wsadzał ciągle łepetynę w najgłębsze dziury i biadolił dalej, co oczywiście mnie wkurzało. Do tego schował się dokładnie tam, gdzie kopaliśmy dziurę. Bardzo szybko udało się go spławić. Gdy miałem już serdecznie dosyć jego biadolenia, podniosłem groźnie kilof w górę i powiedziałem: Pieronie, zamknij gębę albo rozwalę ci czaszkę! Zadziałało to zaskakująco. Zwiał w mgnieniu oka. Niech gna choćby do piekła, przynajmniej mam spokój od tego idioty. Przed świtem wracamy do Livin. Lindner, tak nazywa się ten pieron. Ciekawe, czy jeszcze żyje. Mindelons, 1 czerwca 1915. Wysłano mnie na wartę do kopalni między Livon a Lons. Jako dowódca szedł Gefreiter Plinsch. Poza mną było jeszcze 5 innych kamratów. Nasz posterunek znajduje się przy Fosse 4 Mindelons, co znaczy tyle co szyb 4 kopalnia Lens. Zaczęło się wygodne życie. Służba wartownicza nie jest ciężka. Trzeba tylko uważać na zakład, żeby nic z niego nie zniknęło. Wieczorem trzeba zrobić patrol uliczny. Żaden cywil nie może przebywać na ulicy bez dokumentów. Nie wolno też świecić lamp, zanim okna nie zostaną dokładnie zaciemnione. Cała ta straż wydaje się być wymierzona wyłącznie w szpiegów. Tym mianem określa się cywilów, którzy specjalnie mieszkają przy froncie i usiłują dowiedzieć się jak najwięcej o naszych wojskach, aby poinformować wspólników po drugiej stronie linii frontu. Jaką drogą może odbywać się takie przekazanie wiadomości, to dla mnie zagadka. Bo przez linię frontu nie przemknie nawet mysz. Nie łamiemy sobie jednak tym głowy, tylko postępujemy zgodnie z instrukcjami i staramy się uważać. Mindelons, 4 czerwca 1915. Nie z braku czasu, ale z powodu braku ważniejszych wydarzeń przez 3 dni nie siadłem do zapisków. Wygląda na to, że w kompanii całkiem o nas zapomniano, bo już 4 dzień jesteśmy tutaj bez zluzowania. Oznacza to, że jeśli nie przyszła inna warta, żeby przejąć naszą służbę wartowniczą, my w żadnym razie nie możemy się oddalić. Taka jest zasada. Nie można też zejść z posterunku albo pójść po sąsiada, żeby nas zmienił. Tak się nie robi, trzeba czekać i wytrzymać. Nawet do sądnego dnia. Jest to składowa wojskowego porządku, a porządek musi być. Tylko w jednym punkcie reguła ta nie jest bezdyskusyjnie słuszna. Gdy postawią mnie w okopie w określonym miejscu, na dokładnie wskazanym odcinku, z wyraźnym rozkazem, abym tak długo stał i obserwował, aż przyjdzie zluzowanie. Dobrze, zrobione. Ale oto w tej właśnie okolicy zaczyna się niebezpieczny ostrzał. Czy w tym przypadku mam się na ochotnika pozwolić zastrzelić? A może mam zwiać i z mniej zagrożonego miejsca dalej wykonywać poleconą mi służbę? Tak samo, a może i lepiej, niż byłoby to możliwe na poprzedniej pozycji. Święty pański militaryzmie, czy to karalne? Podkreślmy, nie uciec albo się zadekować, bo byłaby to dezercja, zagrożenie dla kolegów i tak dalej. Ktoś, kto zostawiłby swoich kamratów na lodzie, zasługuje na rozwalenie czaszki kolbami, bo szkoda na takiego kuli. O zmianie warty już wspominałem. Ja sam miałem okazję przeżyć coś takiego w pierwszym okopie. Gdybym nie uskoczył 10 albo 20 metrów w bok, byłoby mniej o jednego żołnierza. Jedno jest pewne. Gdyby stać na pierwszej linii na wskazanym stanowisku i twardo czekać, aż zostanie się załatwionym, nie byłoby już połowy żołnierzy. Jego świętobliwość militaryzm na przedzie frontu nie ma zbyt wiele do powiedzenia, bo nie ma tam marszów paradnych. Ale bez obaw, dyscyplina nie znika z tego powodu. Przeciwnie. Także tam obowiązują prawa. Niepisane.
o duchu kamractwa i biada temu, kto nazywa się kamratem, a kamratem nie jest. Jak rozumieć termin kamrat? Czy to tytuł, a może tylko takie powiedzonko? Cóż, tym słowem określa się każdego z nas, nie wdając się w głębokie rozważania nad znaczeniem tego określenia. A przecież termin ten ma głęboki sens. Jeśli powiem do kogoś kamracie, oznacza to tyle, co ty możesz na mnie polegać, nie zostawię cię na lodzie. Podzielę się z tobą ostatnim kawałkiem chleba. Jeśli trzeba będzie, nawzajem wyciągniemy się z bagna. Jeśli zajdzie taka konieczność, umrzemy jeden za drugiego. Jeśli trzeba będzie udzielić sobie pomocy, wyciągniemy się nawzajem z okopu, jeśli który będzie ranny. Choć to jest akurat zabronione. Wedle regulaminu zabrania się pomagać podczas bitwy rannemu kamratowi. Może jest to słuszne podczas walki w otwartym polu, kiedy nikt nie może zostać w tyle, by pomóc temu, który upadł. Od tego są sanitariusze, a nie byłoby dobrze, gdyby przez taką chęć pomagania większa część oddziałów szturmowych pozostała w tyle, albo gdyby podczas walk okopowych ktoś zdrowy chciał się zadekować pod pretekstem zabrania na tyły rannych kamratów. Ale i w tym punkcie są wyjątki, niepisane zasady, mocniej zakorzenione niż te pisane. Kto na przykład nie zabierze swego umierającego kolegi, gdy jest jasne, że stanowisko ma być opuszczone? Kto zostawi rannego kolegę, jeśli sam jest zluzowany i może zniknąć z pola walki? Na pierwszej linii frontu, tam gdzie panuje śmierć, nikt nie ma pretensji do zbyt surowych przełożonych. Ta różnica między wysoką a niską szarżą jest śladowa. Tam są tylko dowódcy i dowodzeni i wszyscy są kamratami. Opiszę tu jeszcze krótko kilka innych spraw. A więc wydaje się, że zapomniano o nas, przede wszystkim w kwestii wyżywienia. A przecież jeść trzeba. Co mamy robić? Rekwirować? Czyli zabierać Francuzom przy użyciu przemocy, by tak rzec konfiskować? Tego nam nie wolno. Do tego jest co najwyżej uprawniona komendatura miejscowa. To jest nasza wojskowa administracja. Tym bardziej nie wolno kraść. Żołnierz to człowiek honoru, on nigdy nie kradnie. On załatwia sobie wszystko, czego potrzebuje. Ja też tylko sobie załatwiałem. Wczoraj w nocy miałem patrol drogowy i jak wszyscy, naprawdę wielki, wilczy apetyt. To w ogóle nie dziwota, skoro od 3 dni nie dostawało się wyżywienia. W bramie jednego z domów widzę kuchnię polową. Ty, mówię do towarzysza, za taką kuchnią polową może się ktoś chować. Kolega zrozumiał, co mam na myśli i okolica została gruntownie zrewidowana, przy czym na wachtę zabraliśmy jako bardzo podejrzane porządny kawał boczku, kilka chlebów i bułeczkę wina, około 20 litrów. Na przyszłość ograbieni kuchcikowie ustawią swoją kuchnię gdzie indziej. W końcu to obojętne, kto pije wino. Wszystko pochodzi z naszej kasy, a porządek musi być. Bo jak to tak? Kuchnia polowa bez ochrony? Dzisiaj 4. dzień naszej wachty. Wreszcie nas zluzowano. Szkoda, bo mógłbym tu siedzieć do końca wojny. Pod wieczór wylądowaliśmy w Livon, wsi. Zameldowaliśmy się u budżetowego, czyli u tak zwanej matki kompanii. Ów pan nie musi siedzieć w okopach, musi się raczej troszczyć o miejsce pobytu każdego pojedynczego żołnierza, o wypłaty i wyżywienie. Jego biuro, zwane kancelarią, znajduje się za frontem, a rozpoznać można go łatwo po pękatym portfelu albo odpowiednio grubym notatniku. Te ostatnie przedmioty ma zawsze na podorędziu, wetknięte między zapięcie bluzy. Chwilowo budżetowy nie ma dla nas zajęcia, ale jutro mamy ruszać naprzód, do kompanii, która leży ponoć w wielkim błocie, czyli w pierwszym okopie. 5 czerwca 1915. Nasza siódemka pod wodzą Gefreitera Plinscha usiłuje się dostać naprzód. Jednak droga do Angres obłożona jest bardzo mocnym ostrzałem granatów. A bez nas wojna też może się toczyć. Zostajemy więc na kwaterze w Livon. Koło północy wraca na kwaterę w Livon nasza kompania. Na przedzie było podobno bardzo gorąco. Miałem szczęście, że nie musiałem w tym uczestniczyć. Livon, 7 czerwca 1915.
Za mną 2 dni cudownego spokoju. Pogoda też wspaniała. Zwłaszcza, że nie trzeba nic robić, tylko kąpać się, prać bieliznę, iskać wszy, pisać, czytać, łatać, czyścić, jeść, pić i spać spokojnie. Niestety ten wspaniały czas chyba się kończy. Jesteśmy już postawieni w stan gotowości i w każdej chwili możemy odmaszerować naprzód. W okopach. 8 czerwca 1915. Dziś w nocy dotarliśmy bez przeszkód do znanej mi już pierwszej linii okopów. Odcinek między przykopem A i B. Pozycja jest nawet w porządku, tylko schron jest bardzo niestabilny. Za dnia lotnictwo jest bardzo aktywne, dlatego nie wolno nawet pokazywać się w okopach. Działania artylerii są coraz żwawsze. Chłopy dostały chyba nowy program albo mają za dużo granatów. Tak czy owak, nasze stanowiska strzelnicze zostały wielokrotnie zniszczone, a moja drużyna, Gefreiter Kouzenda, jako dowódca, ma dziś 2 rannych. Wieczorem nadchodzi moja kolej do noszenia jedzenia, bo za każdym razem po kolei dostaję to zadanie po 2 ludzi z każdej drużyny. Noc z 8 na 9 czerwca 1915. Jako roznosiciel jedzenia. Było emocjonująco. Straciłem prawie całą noc, zanim udało mi się przynieść jedzenie z Angres. Zbiórkiem zrobiono nam jako roznosicielom jedzenia, gdy tylko się ściemniło, a pewien podoficer miał nas wyprowadzić z pierwszej linii. Szliśmy szeregiem jeden za drugim. Byłoby to całkiem w porządku, gdyby nie było wołów, bo jak ma się takie bydle ze sobą, to od razu jest bajzel. Zaraz za okopem przykopy są w niektórych miejscach całkiem postrzelane i często spotyka się tylko leje i pagórki. W takiej sytuacji trudno się nie urwać, czyli nie stracić z pola widzenia swojego poprzednika. Trzeciemu przede mną to się jednak przytrafiło i utkwiliśmy w piątkę w dziurach, nie wiedząc, którędy na tyły. Traciliśmy drogocenne minuty, ba, godziny. Parę razy wpełzaliśmy do okopów frontowych i wciąż od nowa próbowaliśmy znaleźć właściwą drogę w lejach po wybuchach. A raz już nam się wydawało, że jesteśmy na dobrej drodze, ale okazało się, że trafiliśmy do osobliwie głębokiej dziury prowadzącej pod skosem w głąb ziemi. Niczym niski, szeroki ledwo na metr tunel. Wpełzłem tam z ciekawości i znalazłem w świetle latarki leżące na dnie podłużne lśniące żelazne przedmioty. Pewno miny, pomyślałem i ruszyłem, by jak najszybciej zniknąć z tego tunelu i wraz z kamratami szukać dalej, starannie omijając tę okolicę. Panował względny spokój i zachęceni tym stanem ruszyliśmy w końcu biegiem przez otwarte pole. Ktoś znalazł kolejny okop, którym pełzliśmy dalej. W końcu dotarliśmy do wsi po niepotrzebnym obejściu licznych dróg okrężnych. Ci pierwsi roznosiciele od dawna byli gotowi i już wracali naprzód. Ale kuchnia wciąż jeszcze stała, czyli nie przyszliśmy na próżno. Zabrakło tylko kawy, ale woda też dobrze smakuje. Z wodą w wiosce jest problem, bo jest tam tylko kilka studni, w których jest jeszcze woda. Przeważnie brakuje też łańcuchów do wyciągania wiader. Było dawno po północy, gdy po długich poszukiwaniach wreszcie znaleźliśmy wodę i zaspokoiliśmy pragnienie. A potem zaraz wyruszyliśmy naprzód. Wybraliśmy najlepiej znany nam przykop A. Aż do przykopu szliśmy z wartą grupą. To jest cała piątka razem. Ale potem jeden z naszej grupy nie chciał iść dalej. Niestety był to ziomek, też niby kamrat, niejaki Matyszok. Albo Matysik, który wyjaśnił, że już nie da rady. Przekonywanie go nic nie dało. Pozostała trójka poszła więc dalej, a ja groziłem mu, klołem, ale nic nie pomagało. On twierdził, że nie może, a ja myślałem, że raczej nie chce. Zabrałem mu wreszcie jego mynaszki i popełzłem sam do przodu. Niech drań szczeźnie, a w ogóle to zamelduję o jego zachowaniu. Gdy dotarłem naprzód, już zaczynało świtać. Szło się bardzo ciężko z tymi wszystkimi naczyniami, a noce są teraz krótkie. Koledzy myśleli, że poległem i ucieszyli się, gdy wróciłem. Matysik dotarł na tyły jako ranny, bo oberwał w Angres. Za dnia 9 czerwca 1915 roku Franzmann oszalał ze strzelaniną. Szczególnie jakieś 50 metrów w prawo od naszego, mojego schronu, co 4-5 minut waliły ciężkie granaty. Zawsze po 4 sztuki, ciurkiem, dokładnie w okop.
Przed takim kalibrem 15 cm nie da się ukryć. Nie ma strat, bo zagrożone drużyny na czas pobiegły na prawo i na lewo. Nasz schron też dorobił się w jednym kącie lufcika w suficie. W kąt uderzył pocisk, ale tylko najedliśmy się strachu i w tej byle jakiej szczurzej norze krytykowaliśmy naszą sytuację. Człowiek przyzwyczaja się w końcu nawet do ognia granatów, byle nie oberwał znienacka trafienia, bo w takim przypadku definitywnie odzwyczai się od wszystkiego, do czego zdążył się już przyzwyczaić. Wzgórze Loreto, 10 czerwca 1915. W minioną noc wszyscy musieliśmy ciężko pracować, by odbudować rozwalone ostrzałem okopy, podczas gdy po dwóch ludzi z grupy stało po 2 godziny na warcie. O spaniu w nocy nie było mowy, dopiero rankiem wolno mi było odpocząć kilka godzin. Około 9 rano Franzmann na nowo rozpoczął ostrzał tym samym świństwem co wczoraj, a jakiś niebezpieczny snajper wziął sobie na cel także nasz posterunek. Poczuł to na swojej skórze jeden z naszej drużyny, bo znalazłem go martwego, gdy przyszedłem go zmienić. Strzał w głowę przez wąską strzelinę otworu strzelniczego, zaprawdę mistrzowski strzał. Nieprzyjacielski strzelec musiał widzieć, czy wyglądamy przez strzelnicę, czy nie, bo gdy dowódca grupy wsunął w otwór worek z piaskiem, już siedzi kula, a po chwili znowu. Teraz możesz, draniu, strzelać. Przez piasek twoje kule nie przejdą, a my przeniesiemy nasz otwór strzelniczy. Odstałem 2 godziny posterunku okopowego bez bezpośredniego zagrożenia. Około południa do dowódcy mojej drużyny przyszedł Brickner. Szuka energicznego młodego człowieka, jak się da, kawalera. Ma on pójść do sztabu batalionu jako goniec albo ktoś w tym stylu. Słucham, jak panowie pertraktują i czuję się nieprzyjemnie, bo wciąż pada moje nazwisko. Najlepiej nadają się do realizacji tego na pewno bardzo niebezpiecznego zadania. Mam się stawić z całym ekwipunkiem w schronie dowódcy kompanii. Czeka tam na mnie jeden kamrat bez pasa i w czapce polowej. Jest to jakiś goniec. Idę więc tym łącznikowym najpierw z powrotem do dotychczasowego schronu, potem ciągle w prawo, akurat tam, gdzie granaty tak okropnie rozwaliły okop. Musimy przejść przez to miejsce. To okolica, gdzie przykop A wpada do pozycji pierwszoliniowych. Goniec idzie jako przewodnik. Ja w odległości około 10 metrów za nim. Najprzód, przed wejściem przez najniebezpieczniejsze miejsce, odczekujemy kilka salw, aby stwierdzić, jak długie są pauzy między seriami. Okazuje się, że jest to średnio 5 minut. Przewodnik uważa, że to w pełni wystarczy, jeśli tylko nie utkwimy, a więc po następnej salwie mamy ruszyć w drogę. Facet nie ma ekwipunku i ślizga się po gruzach. Ja nadążam za nim z najwyższym trudem, bo nie jest proste ślizganie się, wspinanie, potykanie i przedzieranie przez to straszne rumowisko, a strach, że nie zdąży się na czas wyrwać z tej strefy zagrożenia, działa raczej paraliżująco niż pobudzająco. W pewnym miejscu droga biegnie przez wysoką, spiętrzoną ścianę leja. Jest tu najbardziej niebezpiecznie, bo jest się widocznym w całej okazałości, choć tylko przez kilka sekund. Mój poprzednik pełznie górą jak łasica i już. Gwiżdżą kule karabinowe. Ale facet reaguje błyskawicznie i już jest bezpieczny. Woła, żebym skakał, a nie pełzał. Szybka decyzja i ruszam biegiem po tym kopcu ziemnym. Kule gwiżdżą, gdy tylko się wyłaniam. Aż wreszcie, po 30 metrach biegu, dopadam do stanowiska bojowego batalionu. Po południu musiałem raz jeszcze przebiec tę strefę zagrożenia, idąc do kompanii z meldunkiem i z powrotem. Tym razem sam, bez ekwipunku. Meldunki są zapakowane w koperty. Nie wiem, co w nich napisano i nic mnie to nie obchodzi. Poza dziurami w gaciach i mundurze, przy poślizgu, nic mi się nie stało, tylko mój piękny karabin, który postawiłem przed schronem batalionu, znikł, dostał nóg. Tak więc straciłem tego dnia moją narzeczoną. Aczkolwiek takich narzeczonych jest w pierwszym okopie pod dostatkiem. Tyle, że nie są tak zadbane jak moja. Specjalnie z powodu karabinu nie mogłem wracać do moich kamratów. Musiałem zostać w sztabie batalionu, aż znowu nadarzy się okazja do pójścia z meldunkiem.
Dziś jednak już do tego nie dojdzie, bo wieczorem zostaliśmy zluzowani. Wziąłem więc, czy raczej musiałem wziąć, ze sobą taki karabin, jaki był na podorędziu, bo było tutaj nas, gońców, wielu. Pozostał tylko karabin z lejkowatym wylotem. Jego dawny posiadacz z pewnością zapomniał o zdjęciu podczas strzelania ochrony wylotu lufy. Dlatego mam mętną przyjemność czyszczenia i przedmuchiwania godzinami tej wątpliwej narzeczonej. Przedmuchanie, tak się określa czyszczenie lufy. O nic innego nie chodzi. Pozostałe elementy czyszczenia nazywa się u nas potocznie łaskotaniem. Na tak uszkodzony karabin mówi się, że jest szturchnięty, bo nie nadaje się już do użytku. Wieczorem pada. Mogę wrócić ze sztabem batalionu. To panowie z dowództwa batalionu. Wraz z ordynansami, gońcami, telefonistami do Liévin. Na długo przed resztą kompanii trafiam do znanej mi już kwatery, gdzie zakrzątam się koło jedzenia, kawy i legowisk. Nie mam ochoty pozostać gońcem i mam nadzieję, że nie wrócę do tej służby. Liévin, 11 czerwca 1915. Akurat dzisiaj przypadła mi służba z czyszczeniem karabinu i apelem z bronią. Z moim zepsutym karabinem mam duże szanse na podpadnięcie. Mimo wszystko pucuję spluwę na czysto i nie mogę się połapać, jakim cudem nie podpadłem u papy Bricknera. Spojrzał tylko przez lufę, czysta i już po całym strachu. Jak trafię na pozycję, załatwię sobie inny karabin, a są na to widoki, bo znowu leżymy w stanie alarmowym. 12 czerwca 1915. Mimo alarmu do wieczora pozostaliśmy w Liévin. Potem kopaliśmy umocnienia na stanowisku 5/4. Tym razem nie było miło, bo Francuz walił stale szrapnelami w te okopy. Jesteśmy zadowoleni, że nad ranem dotarliśmy do okopu rezerwowego, pozycja 1,5. Dzień minął dość spokojnie, bez wydarzeń godnych odnotowania. Wieczorem poszliśmy do znanej już piwnicy w Angres, żeby spać na zawszonych materacach. Po kilku godzinach trzeba było znów wyruszyć do okopu 5/4 ze sprzętem do kopania szańców, gdzie pilnie pracowaliśmy, a potem znowu na kilka godzin wróciliśmy do piwnicy w Angres. 14 czerwca 1915. Rano przybyliśmy ponownie do okopu 1,5 i pozostaliśmy w nim przez cały dzień. Rzeźbię i ryję ładne pamiątki z kredy, znam się na tym, ale nie mam ochoty, by wlec ze sobą te kamienie. Mówi się, że zluzują nas tu całkowicie, a to oznacza, że wyniesiemy się z tego cholernego wzgórza Loretto. Po takich pogłoskach ogólne nastroje są bardzo optymistyczne. 15 czerwca 1915. Wymarsz ze wzgórza Loretto. Wczoraj wieczorem wróciliśmy z naszych pozycji. Każdy dostał z naszej kuchni porządny haust, solidną dawkę jedzenia i z okazji uroczystego pożegnania z tym piekłem należny łyk herbaty z rumem. O spaniu nie było mowy, trzeba było mieć wszystko w gotowości. Tego hasła mieć wszystko w gotowości, albo przygotować się, albo zgoła przygotować ekwipunek szturmowy nikt nie lubi, bo jest tak, jakby w cywilu wołano pożar albo pali się. Dzisiaj w każdym razie, gdy już wiemy, że mamy zejść całkiem w dół, owo mieć wszystko w gotowości brzmi znacznie przyjemniej. Około północy zaczyna się marsz w kierunku Lens. O godzinie 5 następuje pauza, a jesteśmy już dawno za Lens, gdzieś na tyłach, na drodze, o której nic nie wiemy, poza tym, jak jej bruk całymi godzinami szlifuje nasze buty i trzewiki, a z pełnymi małpami jest nam podwójnie ciężko. Dokąd jednak dochodzimy? Bo około 8 rano trafiamy do sławnej wioski Courriers, która jest znana z tego, że przed laty, a może przed dziesięcioleciem, podczas ogromnej katastrofy górniczej zginęło tam wiele setek górników. Zawsze powtarzam, trzeba mieć trochę szczęścia. Tym razem trafiam do porządnej mieszczańskiej kwatery.
do bardzo przyjaznych, starszych Francuzów. Wreszcie mogę umyć twarz i się ogolić, bo od wyjazdu z Wrocławia przed 6 tygodniami włosy i zarost na twarzy urosły jak szczecina na prosiaku. Na podwórzu odprawiamy wielkie generalne czyszczenie. Przyjaźni ludkowie dają nam nawet ciepłą wodę, mydło i balię, a do tego ręczniki. Jeden drze drugiego, jesteśmy tu we czwórkę. Do czysta, wszyscy w stroju Adama, ale to nie szkodzi, przed staruszkami się nie wstydzimy. Po myciu zakładamy czyste, aczkolwiek bardzo zszarzałe koszule i nie wierzę własnym oczom, trafiamy po dwóch do prawdziwych łóżek. Szkoda, że zaszczepiliśmy poczciwcom wszy do ich pościeli. Ale to nie nasza wina. Zresztą zwróciliśmy już im przedtem uwagę na to, że mamy pszczółki w czystych koszulach. Posługiwaliśmy się przy tym gestami, co jest zabawne, jak w teatrze pantomimy. Dobra starowinka wepchnęła nas po prostu do swoich czystych łóżek z puchową pościelą i mogliśmy się wyspać. To pewno ludzie, którzy dawno stracili synów, może wtedy, podczas tej wielkiej katastrofy górniczej. Rozumieją też pewnie, że osobiście nic nie możemy za to, że jesteśmy dla nich obciążeniem. Przyjemności te nie trwały jednak zbyt długo. Dowódca naszego plutonu, Brickner, zebrał cały pluton do kupy, bo chce nas wszystkich mieć ładnie pod ręką. Musimy więc stanąć kwaterą w jakimś pustym warsztacie stolarskim. Najpierw trzeba załatwić słomę, potem obcinamy sobie na krótko włosy. Kolega Malejka ma maszynkę do golenia włosów. Źle spałem, dobry nastrój prysł, bo znowu się mówi, że jeszcze raz idziemy do Loretto. Dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. Moi drodzy, jeśli Wam się podobało i chcielibyście udzielić mi wsparcia w mojej twórczości i pracy, którą wykonuję, zapraszam na moją stronę Patronite, do której link znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam również do subskrypcji, mile widziana łapka w górę, komentarz do obejrzanego materiału, a jeśli masz ochotę śledzić dalsze losy Alberta Adamskiego, wystarczy kliknąć serduszko. Dziękuję ślicznie.